Dzień dobry. Słuchajcie, film będzie nietematyczny, bo tak naprawdę służy tylko temu, żeby zapoznać się z nowym sprzętem. Troszeczkę nabrać doświadczenia z jego używaniem, a wszystko wam wyjaśnię dalej w materiale. Zapraszam. Tak to zwykle bywa. Oczywiście zaczęło się od głupiego pomysłu. Głupi pomysł polegał na tym, znaczy może nie głupi, ale pomysł polegał na tym, że pojedziemy na IWA. W tym roku zrobimy relację z targu w Norymberdze. No i oczywiście, jak to zwykle przy takich pomysłach bywa, worek, ciężko nazwać to problemami, no ale worek różnych spraw się rozpruł. I oczywiście jedną z tych spraw jest aspekt techniczny, jak gdyby samej relacji, tak? Znaczy, jak gdyby mieliśmy do pokonania tak naprawdę dwa aspekty, tak? Jeden to jest aspekt finansowy, drugi to jest aspekt techniczny nagrywania. I jak gdyby o tyle, o ile aspekt finansowy, powiedzmy, jestem, bo jak gdyby niestety aspekt finansowy wyeliminował Piotrka z wzięcia udziału w targach. Wyjazd jest drogi, nocleg jest drogi i niestety zwracaliśmy się do wielu firm w sprawie partnerstwa takiej relacji, żeby jak gdyby ogarnąć to trochę finansowo, ale niestety mamy za mało subskrypcji i myślę, że jeszcze do tego rynek polski, szczególnie w tej branży, nie jest gotowy na to, żeby pakować kasę w jakąś tam promocję YouTube'ową, tak? To jeszcze wszystko jest przed nami. No ale powiedzmy sobie szczerze, że no aspekt finansowy to jest jeden, a drugi to jest aspekt techniczny. I aspekt techniczny, tak naprawdę ten film powstał ze względów na aspekty techniczne. Dalej pojawiły się aspekty techniczne. To znaczy, jak niektórzy zauważyli, filmy od, nie wiem, grudnia staramy się mocno poprawić pod kątem technicznym, pod kątem wizualnym, jakościowym itd., itd. Co oczywiście no niesie za sobą pewne problemy. I przygotowanie na te targi również przekłada się bezpośrednio na to, że musieliśmy troszeczkę więcej włożyć w i czasu, znaczy przede wszystkim więcej czasu, ale i oczywiście kasy, no bo to jak gdyby nie da się ukryć, w przygotowania techniczne. I przygotowania techniczne oczywiście zaczęły się już dawno temu, no bo gdyby aparat, kupiłem aparat w zeszłym roku, potem zaczęły pojawiać się szkła, postaram się wam to wszystko w jakiś tam sposób pokazać, tak, i oczywiście pojawił się pierwszy gimbal, no bo to jak gdyby natura rzeczy, że no ten gimbal się pojawi, żeby tam pewne ujęcia były płynniejsze i tak dalej, i tak dalej. I pojawił się Fejutek G6 Plus, którego udało mi się w ogóle kupić w jakiejś tam bardzo okazyjnej cenie na X-comie.
I prawdopodobnie kupiłem go w jakiejś wakacyjnej cenie tylko dlatego, że ktoś w XCOMie popełnił błąd, jak go wystawiał. O, natomiast kupiłem G6 i ona się fantastycznie sprawdzała do momentu, oczywiście, kiedy nie wymieniliśmy obiektywu. Jak wymieniłem obiektyw na obiektyw, którym teraz filmuję, czyli jest to Sigma 16 mm, światło 1.4. No to pojawił się problem, że ten obiektyw jest dużo dłuższy, cięższy i niestety już G6 Plus nie daje sobie z nim rady, więc oczywiście przed targami pojawił się problem nowego gimbala, który został rozwiązany. W tym momencie jest to AK2000 i on już sobie radzi z udźwigiem aparatu i mikrofonu. I tak naprawdę pojawiło się bardzo dużo aspektów do podszkolenia się, to znaczy rozmawiamy tutaj między innymi o filmowaniu w kiepskim świetle, o podejściu w ogóle do filmowania takich relacji, no bo wiadomo, że jeżeli powiedzieliśmy A i trzeba było wyłożyć jakąś tam kwotę na te wszystkie przygotowania, no to kwestie techniczne nie mogą zostać w tyle, dlatego że, czy przede wszystkim jeżeli chodzi o wiedzę, tak, to nie może zostać w tyle, bo no bo wiadomo, że ten materiał i tak będzie nędzny wtedy i to nic tam nam nie przyniesie, że będziemy mieli super sprzęt, stąd między innymi właśnie ostatnio nie pojawiają się materiały, dlatego że ten czas jest dosyć mocno ograniczony. O, dobra, w każdym razie pojawił się aspekt techniczny. Aspekt techniczny starałem się rozwiązać najlepiej jak mogłem, żeby materiał oczywiście powstał możliwie jak najfajniejszy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo jak gdyby jest kilka problemów, które jeszcze jestem na etapie rozwiązywania. Między innymi jest to, że chciałbym z targów nagrać, nie wiem, ze cztery materiały tak naprawdę powstaną na pewno, czyli powstanie materiał z każdego dnia osobno i powstanie materiał taki ogólny z całych targów, tak, bardzo bym chciał, ponieważ siedzę na stronie IWA i przeglądam wszystkie nowości, które się pojawiają, wszystkie nowinki prasowe, które tam zamieszczają na stronie, więc wiem, że sporo firm zaprezentuje coś nowego albo coś, co jest jak gdyby wypuszczone na ten rok. Chciałbym na ten temat zrobić oddzielną serię takich krótkich materiałów. No takie sprawy techniczne to w zasadzie wszystko. No, zobaczymy, jak wyjdzie ten materiał. Nagrywam ten materiał specjalnie jak gdyby wieczorem, między innymi, żeby zobaczyć, gdzie popełniam błędy. Tak? Na razie nie używam żadnej lampy. Wiem, że aparat, już widzę, że aparat mam ustawiony, powiedzmy tak sobie, że będę musiał tutaj coś doświetlać, natomiast jeszcze nie użyłem maksymalnej przesłony po to, żeby troszkę zwiększyć głębię. No, aspekty techniczne, tak, to jak gdyby będziecie, czy już widzieliście, nie wiem, jak to zmontuję, bo to jest kolejny problem, zaraz Wam opowiem, jak to zmontuję, żeby pokazać Wam też generalnie, jak wygląda ten sprzęt w całości. Więc myślę, że właśnie chcę te materiały jeszcze dzisiaj, jeszcze mamy środę, jeszcze mamy czwartek, kiedy będę starał się w różnych warunkach oświetleniowych, może gdzieś w jakimś sztucznym oświetleniu coś pokręcić, żeby wyeliminować pewne błędy i problemy, które się pojawią na 100% na targach. Z tego co wiem, to hale są dobrze oświetlone, więc mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś problemu z jakością materiału. Natomiast cały czas powstają te... No, jak gdyby trzeba bardzo, bardzo dużo umieć, żeby taki materiał prawidłowo nakręcić. To jest jak gdyby sprawa absolutnie bezdyskusyjna. Czy z zakresu fotografii trzeba po prostu bardzo dużo umieć, bo to jest jak gdyby problem, tak, że przesłona, klatkaż, wszystkie ustawienia ISO, to są wszystko rzeczy, które wpływają na to, jak materiał będzie wyglądał. Dlatego właśnie powstaje ten materiał, żeby wyłapać błędy. Kolejnym problemem jest to, że oczywiście nie jestem w stanie zabrać ze sobą swojego komputera stacjonarnego, na którym składam materiały, zabieram tylko laptopa, który nie ma predefiniowanej karty graficznej, więc ten materiał będę składał właśnie na laptopie. Zobaczymy, jak to pójdzie, jakim tempem to się da poskładać na laptopie, no bo laptopa mam typowo do pracy przygotowanego, ale pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie tam wyglądało. Coś się zmieniło. Jestem jaśniejszy. Pewnie się ISO zmieniło.
coś tu jest nie halo. No dobra, zmieniłem przesłonę, więc jasność też się zmieniła. To są właśnie te problemy, które, z którymi się wiążę najwa. Dobra, ja nakręcam teraz przebitki dotyczące sprzętu, potem sobie nagram jeszcze trochę materiałów do takich przebitek samej kwestii używania gimbala, dlatego że nowy gimbal, nowe możliwości, klatka, troszeczkę inny uchwyt, to się wszystko zmienia. Straszny wiatr wieje w ogóle. Dobra, kręcę przebitki. Niestety zaczęło padać i koniec nagrywania na dzisiaj, ale myślę, że jeszcze czeka mnie kilka wypadów takich szkoleniowych, dlatego że na pewno dostrzegę jakieś tam błędy. Na pewno muszę się pobawić klatkarzem, bo to jest problem przy słabym oświetleniu. To znaczy ilość klatek, w których jak gdyby nagrywam na co dzień, to 100 klatek na sekundę, po to, żeby między innymi móc zwolnić tempo bez tracenia klatek. Natomiast już widzę, że przy słabych warunkach oświetleniowych niestety nie da się tego zrobić, więc nie ma mowy o jakimś zbytnim zwalnianiu tempa. To znaczy jest prosta sprawa, że przy 100 klatkach na sekundę można zwolnić czterokrotnie materiał, nie tracąc klatki przy montażu w 25 klatkach na sekundę. Niestety ten klatkarz powoduje zwiększenie ISO i w pewnym momencie po prostu sobie nie radzi. O, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, słuchajcie, tak reasumując w ogóle ten materiał, ponieważ jedziemy na IWA, prawdopodobnie część z Was te targi interesują, a przynajmniej mam taką nadzieję, bo tak naprawdę jedziemy tam no, nie tylko dla siebie, ale także dla Was. Więc jeżeli macie jakichś producentów, czy jakieś produkty, które chcielibyście, żebyśmy, na które chcielibyście, żebyśmy w sposób specjalny zwrócili uwagę, to oczywiście piszcie w komentarzach, piszcie na Messengerze, jak gdyby gdziekolwiek kontaktujcie się z nami, my sobie to uwzględnimy. Jeżeli chodzi o materiał, hale są olbrzymie, więc myślę, że na 3 dni materiału na pewno będzie. Mam nadzieję, że będziecie z nami na bieżąco, bo mam zamiar materiały udostępniać w miarę na bieżąco. Znaczy taki jest plan, zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli macie jakieś sugestie czy jakieś rady dla nas, to też z chęcią wysłuchamy, dlatego że chyba przez 2 lata, przeszło 2 lata prowadzenia kanału, do żadnego materiału nie podchodziliśmy, znaczy ja nie podchodziłem tak naprawdę z takim zaangażowaniem, jak do tego materiału. I szczerze mówiąc troszeczkę jestem, może nie to, że zestresowany, ale na pewno jestem przejęty tworzeniem tego materiału, który ma postać ZIWA, więc jeżeli macie jakieś sugestie, porady, coś tam, albo ktoś zna się zdecydowanie lepiej na fotografii i może mi coś poradzić, to też będę wdzięczny za tą pomoc. Nie wiem, czy do targów pojawi się jeszcze jakiś materiał. Myślę, że nie, bo nawet materiały, które sobie nakręcę w międzyczasie, to będą materiały tylko i wyłącznie, które będą służyły do tego, żebym sprawdzał swoje własne błędy, które popełniam przy kręceniu. Więc do zobaczenia. Pierwszy materiał pojawi się w sobotę z targów. No i mam nadzieję, że będziecie z nami aż do poniedziałku w relacjach z targów IWA. Do zobaczenia.